Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. Będzie to vlog domowy, także trochę inny niż ostatni z obchodów powstania. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to tutaj wrzucam Wam link. Ale całkiem ładnie się on wyświetla, więc myślę, że większość z Was go widziała. 1 sierpnia był w tym roku w niedzielę, a my późnym wieczorem w piątek wróciłyśmy do domu z naszej ukochanej mazurskiej wsi. Sobota była ciężka, mi się było ciężko zaklimatyzować. Nie było w porządku, mnie bardziej wczoraj dopadło. Wczoraj Cię dopadło, okej. Okay. Więc pół chaty jest w ciuchach, które właśnie wysuszyły się albo czekają jeszcze na wypranie. Zresztą może dam Wam na to rzucić okiem, bo jestem ciekawa... Może lepiej nie? Jestem ciekawa, jaki Wy macie typ powracania do domu? Czy od razu wszystko pierzecie i w pierwszej kolejności zajmujecie się tym, żeby było idealnie czysto, bo my zostawiłyśmy czyste mieszkanie, a teraz wszystko jest w ciuchach. Ciężkie to jest. Ja pokażę, co jest ciężkie. Nie, bo ja 3 dni już ćwiczę. To jest ciężkie. Widzicie te słodkie, malutkie eklerki? Taka pogoda, trzeba zjeść eklerkę. Jak pracować w taką pogodę, kiedy zajmujesz się między innymi robieniem zdjęć? Włączyć lampy, w których wszystko wygląda inaczej. Właśnie. Byłam na krótkiej wycieczce w cukierni i mam jeszcze malutką jagodzianeczkę. Narodziłam się w lokach prawie jak Afrodyta u wybrzeży Cypru. Julia zaproponowała, że zrobi mi loczki i no cóż, no takich rzeczy się nie odmawia. A tutaj, tu... Widzicie, co część z Was zgadła, czyli w końcu dostałam moją wymarzoną marynarkę na Vinted. Tutaj trzeba co prawda doszyć guzik, ale ona jest wspaniała. Ma szerokie ramiona, tutaj w ogóle są poduszki. I nie spodziewałam się, że dostanę ją z sieciówki. Kupiłam ją w drugim obiegu, ale ona jest z sieciówki, bo widzicie, że to jest reserved. Ale ten kolor jest idealny. To, że jest dwurzędowa. Myślę, że dokładniej Wam pokażę ją w innym vlogu albo w holu, bo kilka takich mega vintage'owych rzeczy dorwałyśmy już jak wracałyśmy z Mazur, bo tam na miejscu właściwie nie wchodziłyśmy nigdzie. I opowiadam Wam to wszystko z pięknym widokiem na moją chabrową marynarkę w odcieniu królewskiego błękitu. Cieszę się strasznie, że ją mam. Powroty do domu. Powroty z super wakacji to jest taki temat, że zawsze powinien być dokładany jeden dzień w gratisie na koniec pobytu i jeden dzień po powrocie do domu na odpoczynek po wakacjach. Łapka w górę, kto się zgadza. Kadry pełen zieleni. O tylu rzeczach chciałam powiedzieć i wyleciało mi teraz wszystko z głowy. Nie wiem, czy przez ten deszcz, czy przez za małą ilość eklerków. Wyprane mopy, statywy, których jest tu raz, dwa, trzy, w tym są poskładane softboxy, tu są rzeczy do poukładania, poodkładania na miejsce, poprasowania. Ktoś ma ochotę pozajmować się ubraniami, to serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam. Właśnie, możecie teraz zobaczyć, jak jest jasno. Jak tu jest jasno. Jutro, czyli w czwartek, planujemy wrzucić o godzinie 20:30 nową dostawę do sklepu, a rzeczy są jeszcze niesfotografowane. Więc oprócz tego, że na 20:30 zapraszam Was bardzo serdecznie na Sen Vintage, to na godzinę 18:00 zapraszam Was na live'a, którego będziemy robić, a właściwie który to będzie z nami robiła Agata Rek na jej kanale. Także zapiszcie sobie przypomnienie, ustawcie na godzinę 18:00 i wpadajcie, bo będziemy sobie dużo gadać o vintage'u, będziemy sobie gadać o biżuterii, więc to są takie tematy, które Was interesują i mam nadzieję, że wyjdzie nam ta rozmowa fajnie, bo całą trójką jesteśmy strasznymi gadułami, a Agata największą. Ale mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące. Także zapraszam. Mam nadzieję, że ten kadr jest prosty. Dzieli nas stół, który jest cały zastawiony nowymi, wyczyszczonymi, pięknie przygotowanymi do zdjęć rzeczami do sklepu. Pomyślałam, że kilka z nich Wam pokażę. Od razu powiem, że ten dzban piękny nie jest
na sprzedaż. Tylko po prostu tu stoi, bo jeszcze nie schowałam go do witryny. Ale te rzeczy są tak piękne, że przebieram nogami, mogłabym mieć je wszystkie, ale wiadomo, że wszystkich mieć nie mogę. Teraz to się czuję, znaczy wy tego nie widzicie, bo nie będę wszystkiego naraz pokazywać, ale czuję się jak przed, jak normalnie przed własnym straganem. Proszę bardzo. Julia kolejne rzeczy przyniosła. A i ty też sprzedajesz, czy to zostawiasz sobie? Zostawiasz sobie to? To zostawiam. A to? A nie, to słuchaj, to jest nasze. To sprzedaję. Każdorazowa rozkmina. Zostawiam sobie, czy sprzedaję. Zostawiam sobie, czy sprzedaję. I tak było też, słuchajcie. Nie każdorazowa, nie przesadaj. Cztery rzeczy na pięć tak rozkminamy tylko. W jakiej pozycji w ogóle jestem? Jak do proktologa. Czemu jesteś normalny? Co ty w ogóle robisz? Pokazuję, jakie super rzeczy mamy. No, dostawa. Nie chwal się! To też jest dostawa? Żel antybakteryjny? Ej, ale ten zestaw śniadaniowy, to ja bym chciała jeden chyba. Zostawimy sobie dwa. Też? Tak. Gdzie mogę? Proszę bardzo. Na toaletkę jakąś vintage'ową, albo współczesną, albo jakąś taką białą, minimalistyczną. Przepiękna szczotka i lustro. Chciałam zaznaczyć, że ta szczotka jest tworzywa zrobiona, więc jest taka... Higieniczna? Higieniczna. Ja ją wyczyściłam, odkaziłam. Jest naprawdę super ta szczotka. No ale wiesz, nie na moje włosy. Chcę mieć pukle do tego. No spójrzcie, jakie to jest piękne. Wykonane z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal, i to jest bardzo stara rzecz. Fotel się odbija. To jest takie ciężkie i masywne. Nawet nie mam, siądę z wrażenia, bo nie mam gdzie tego odkładać. Jeżeli jesteście takimi frikami, że lubicie sobie palić Palo Santo albo białą szałwię, to dużo mamy różnych rzeczy, które mogą służyć jako podstawka, bo nie na wszystkim można położyć takie żarzące się Palo Santo lub właśnie szałwie. A ja też lubię, jak tego typu rzeczy są estetyczne, a nie jak to jest, powiedzmy, tacka do grillowania. Matko! Zapalniczka i żel nawilżający do oczu. Co tam rozrzęsisz? Jak można się tak ustawić, żeby było jak najbardziej niewygodnie, to dokładnie będę ja. Jeszcze nad tym się zastanawiam. Bo to jest przydatne, nie? To jest przydatna rzecz, no. W sensie, wiesz, stolik każdy, który... O, to nie będzie się nagrzewało od tego. I wydaje mi się, że przydałoby się do właśnie jakiegoś czerniczka z herbatą, czy coś takiego. Mosiężna podstawka pod jakiś imbryczek, albo pod czajniczek, albo pod dzbanuszek. Pod wszystko. Ale tak, pogoda nie sprzyja zdjęciom, bo tak jak już wcześniej mówiłyśmy, to oświetlenie, które posiadamy, czyli ringi i softboxy, niestety w tych szklanych rzeczach się odbija i widać piękną rzecz i na przykład jakiś prostokąt biały. O tyle w taką pogodę możemy sobie na spokojnie wszystko poopisywać. Każdą rzecz staramy się dokładnie opisać, określić mniej więcej z których lat pochodzi i coś więcej o niej powiedzieć niż to, co jest widoczne na zdjęciach. Jestem bardzo zadowolona z naszej pracy, a to Wam chciałam pokazać. To jest bardzo, bardzo stara porcelana w niesamowitym kształcie. To jest ręcznie malowane, tak, takim wąskim, malutkim pędzelkiem. To jest zestaw śniadaniowy. Co to znaczy? To znaczy, że jest talerzyk i filiżanka ze spodeczkiem. To jest takie śniadaniowe trio, można powiedzieć. I ja myślę, że to może być nawet z końca XIX wieku. Do tego jest taki niesamowity mlecznik, więc i do kawki, i do bawarki w bardzo niespotykanym kształcie. Są też takie bardziej moderne rzeczy. To są takie lata 70., 80. niemieckie. Ten talerz jest pojechany. On mi się strasznie podoba. Ja myślę, że na nim to pół ananasa wyglądałoby jak niebo. Nie, mówię, że na tym ananas by wyglądał. Sztos. Jest kolejna mateczka.
jest trochę większa i trochę młodsza niż te, które są aktualnie dostępne, bo są jeszcze dwie dostępne. Jedna z nich jest przedwojenna. Śliczna. To jest młoda Maria. Ona jest jeszcze przed powiciem. Przed niepokalaniem. Przed niepokalaniem jeszcze jest. To jest w ogóle niepokalana, wiesz? Tak? Mhm. Wygląda. Niestety nie ma jednej łapki dłoni. Ale wiecie co? Czy aż tak młoda nie jest? Najważniejsze to jest to, żeby to się przygarnął i pokochał, no bo tak bez rączki. Ktoś pokochał bez Jezusowej głowy, to bez dłoni nie pokocha. Jest bardzo ładna. Bardzo. Złocenia i kolor szarno. Przepiękna jest. Przepiękna. Gdyby nie to, jak, że tu jest jak w kościole, to nie wiem, czy bym się powstrzymała. Ale bez przesady nie można tyle mieć naraz. Czy ty, proszę bardzo, pokazujesz całe, wszystko, Nie, tylko kilka rzeczy. To jest ostatnia rzecz, którą pokazuję i... No, zauważyłaś, jakie są kolory? Złoto, zielenie i żółte, nie białe. Wszystko jest w tych samych kolorach. Ten abażur jeszcze, abażur, który był kupiony do mojej lampy, został kupiony, ale niestety za mały jest. Ale to jest jeszcze abażur, słuchajcie, to jest abażur na żarówkę. Jeżeli nabywacie stare lampy bez abażurów, to na pewno zwróciłyście lub zwróciliście uwagę na to, że strasznie ciężko dostać aktualnie abażury, które są zakładane na żarówkę. Ten akurat jest zakładany na żarówkę w takim pięknym zielonym kolorze. Mi się w ogóle bardzo podoba, ale aktualnie mam nadmiar abażurów, a nie niedobór. A jeszcze ostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to jest absolutnie niezwykła szkatułka na biżuterię. Ona jest z bardzo ciemnego, naturalnego drewna. Tutaj ma szlifowane szmaragdy. Obita jest takim ślicznym metalem lustrzanym, bo jak widzicie, tu się wszystko w tym odbija. Jest w niej absolutnie wszystko sprawne. Ona jest taka piękna. Ja myślę, że to może być jakiś afrykański wyrób. Nie wiem, jest prześliczna. Piękne ma te okucia zrobione. Można do niej kudeczkę taką malutką gdzieś dostać. Bo trzymać w niej sekrety. Już nic więcej nie pokazuję. Już wystarczy. Jak chcecie zobaczyć co więcej... Julia powiedziała, że muszę pokazać jeszcze jedną rzecz. To są... mi się podobają to dlatego. Tace takie, myślę, że są fajne na jakieś strucla albo takie ciasta z owocami. Masz babkę pieskową albo... taką długą, ale też wiesz co? Wydaje mi się, że to będzie fajna rzecz, nawet jeżeli też nie za bardzo ciasto i tak dalej, można sery na tym po prostu położyć. Przez to, że to jest porcelanowe. Porcelanowe? Tak, porcelanowe. Tak, to jest ceramika. Ceramiczne. Porcelanowe, tak, to jest ceramiczne. Tak. Przez to, że to jest ceramiczne i szkliwione, to nie będzie się tak, wiesz, do tego przylepiało, jak do deski. Czasami się sery przylepiają, jak się trochę zrobi cieplej. To jest mój ulubiony wzór, bo mamy trzy. Mhm. Obstawiam, że ten będzie się Wam podobał najbardziej, bo jest strasznie uroczy. Taki swojski właśnie. Ten mi się wydaje, że jest taki, taki do chatki. No, słodki jest. I ty masz jeszcze mega 70sowy retro. Mam taki 70sowy pasujący do okrągłej baterii, którą też mamy. O. No live selling po prostu. Nie no, dziewczyna chciała, żeby się z nim dzielić. Nie każda z dziewczyn będzie wchodziła do nas do sklepu, ani nie każda będzie kupowała, tylko po prostu chcą popatrzeć, no to, to pokazujemy. Ja lubię, będzie. Ja lubię popatrzeć. Strasznie lubię z tymi rzeczami pracować. Lubię je opisywać. Czyści wszystko, Julia, to już nie będę ściemniała. Tak. Że jest inaczej. A ktoś mnie pytał, czym się czyści miedź. Dobrze. Dobrze się czyści miedź sodą oczyszczoną. Był taki komentarz, że się mignął ostatnio. Taką pastą z sodą oczyszczoną i bardzo dobrze się czyści. I trochę trzeba potem popolerować. No jest to trochę roboty, ale trudno. Ładne te rzeczy są. Musicie... Ej, to dobrze, że tutaj żadna z nas... To, że mieszkanie miejsca, takie małe. Że nie ma miejsca, dlatego że jakby było, to by było... Ty sobie zostawię. Będzie. Zabelka, dlaczego w takiej ciemnicy stałaś przy pokazywaniu tych rzeczy, zamiast po prostu stanąć w świetle? W ciemnicy? A to co tam? Nie, w ciemnicy byłam pół na pół. Miałam część twarzy oświetlonej, a część zacieniowanej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo jeszcze nie dojrzałam do tego, żeby porozkładać na nowo wszystkie lampy. Zresztą wolałabym na początku te ciuchy wszystkie poukładać. Nie lubię, jak tego się tak strasznie gromadzi. Ja jeszcze jestem, jeszcze żyję na Mazurach. W ogóle Julia mówi, że się opaliłam, bo myślę, że chcę być miła, bo ja bardzo lubię być opalona i wierzę, że to mi poprawia humor. Też ciągle Cię nie było. Ja po prostu 3 godziny mówię, gdzie jest
kurde, żabela, gdzie jest żabela. Ja się uziemiałam całym ciałem. Nie wiem, gdzieś tam leży, się opala, w ogóle do widzenia. Świat nie istnieje. Przez tydzień miałam telefon w ręku może kilka minut i było mi z tym wspaniale. Leżał przez 3 dni w ogóle rozładowany. Tak, a później były wielkie pretensje, że nie odpisujesz na komentarze. No, były. Były pretensje, ale już doszłaś do porozumienia, więc nie drążmy tematu, bo po co? Natomiast prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Tak, dziewczyny, naprawdę, czasami ciężko sobie powiedzieć, bo albo gdzieś komentarz zginie, albo gdzieś wpadnie w spam, albo po prostu, no wiecie, to nie jest nasza praca, w związku z tym... Jak nie? No, słucham! Co? YouTube to nie jest praca? Nie, no, praca jest, ale mam jeszcze dużo zajęć. I nie ma tak czasami czasu na to, żeby cały czas siedzieć i odpisywać. Tym bardziej, że tych komentarzy dzięki Wam jest więcej i więcej. W ogóle jesteśmy mega szczęśliwe, że do nas piszecie. Ale musicie chwilę poczekać czasami na odpowiedź. Bo tak jest i tyle. Tak, i niedługo ja zostanę w ogóle z tym wszystkim sama. To prawda. Chyba pójdę zjeść pierożka. Wzięłam od mojej mamy klucz do zegara. Julia nakręciła ten zegar. Nakręciła go tak zajebiście, że o 5:05 zegar bije 9 razy. Pomyliłam się, powinna była go nastawić i dopiero później go nakręcać, a robiłam zupełnie odwrotnie. A też byłyśmy przekonane do tej pory, bo cały czas mówiłaś, że ten zegar nie chodzi, a ja do ciebie mówię, kurczę, wszystko wygląda. Cały czas to w miejscu. Otwierałam to. Skąd miałam wiedzieć, że chodzi? Zaglądałam, mówię, kurczę, ja potrzebuję klucza. Próbowałam go nakręcić czymś innym niż klucz, ale nie dało rady. Nie wiem, co ty tam stadałaś. Nie pytaj. I on sobie cyk, 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 cyka. Lubicie w ogóle cykanie zegara? Bo moja mama zawsze się denerwowała cykaniem różnych takich właśnie zegarów starych i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś pojechała do kogoś tam z naszej rodziny, kto miał jeden pokój w swoim domu, wypełniony tylko i wyłącznie od góry do dołu z zegarami. I Bożenka tam została położona. I tak moja mama została położona, znaczy w sensie, no, dali pokój, żeby sobie tam urzędowała. I tych zegarów tam było z 50, jak nie więcej. I po prostu rano wszyscy się tam spotykają, widzą, wchodzą do pokoju i załamanie nerwowe przeżywają, bo wszystkie zegary stoją. A moja mama mówi, nie mogłam tak spać, jak mi cykało na to. Wiecie, to też fakt, że tam było 50 zegarów cykających, nie? A pewnie ale... część z kukułką. Możliwe. Chociaż to zakopiańskie bardziej te kukułki, ale... Kuku! Wszystko wyłączyła. Kuku! Myślę, że gospodarze byli szczęśliwi, że mogą z powrotem, wiesz, ponakręcać. Wszystkie zegary zatrzymała. Kuku! Subskrybuj! Kuku! Zastanawiam się, czy właśnie wydajecie radę z cykającym zegarem, bo ja do tej pory tutaj mam pływający tak zwany zegar. Płynący! Ja się nie nadaję dzisiaj do niczego. Przez pół mojego płynący. Życia moja mama zajmowała się zegarami i wiem, że one płyną, a nie pływają. Dobra, nieważne, przejęzyczyłam się. Pływający? Ty masz pływającego kraulem? Na Titaniku pływały! Masz pływającego kraulem, czy pływającego żabą? A nie, wiesz, mój to pływa na grzbiecie. W ogóle, mimo odpoczynku i całego odcięcia się mazurskiego, nagrałyśmy dla Was vloga, a może nawet dwa, więc spodziewajcie się w piątek pięknych widoków. Powinnyśmy Wam nagrać vloga z kajaków, ale... Ja bałam się cokolwiek zabrać ze sobą na kajak, jakby totalnie. Ale szczęście, że nie wziąłyśmy nic, dlatego że... Tak intensywnie wiosłowałyśmy, tak wiecie, razem, że wszystko było mokre. Tak naprawdę... Nie miałyśmy tego sportowego kajaka z tym pokryciem, żeby nas nie zalewało. W ostatniej chwili się okazało, że to nie my jedziemy do Tokio, ale dobrze, bo dziewczyny coś tam zdobyły, jakiś medal, także honor obroniony, a jeszcze w międzyczasie zaczął padać deszcz. Wszystko było totalnie mokre. Wszystko. 20 minut już gadań będzie... za dużo gadania, za mało Lulusi. Lulusi już nie będzie w filmach.